Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 27 odcinku z serii Zagrajmy w Risen. O Jezu, moi drodzy, odcinka nie było miesiąc. W sumie nie wiem, co mam powiedzieć za bardzo na ten temat. Jakby się tutaj wypowiedzieć. Sprawa wygląda bardzo różnie tutaj pod tym kątem. Ja się na nowo muszę nauczyć sterowania. Fuck my life. Chyba nie o to mi chodziło. Na szczęście się zdążyło zapisać, zanim się wczytało. Ja potrzebuję sobie tutaj trochę ogarnąć widok. Dobrze, moi drodzy. Nie wiem, od czego zacząć. Mianowicie, cóż, na samym początku byłam przez tydzień chora. Faktycznie, tak jak wam pisałam tutaj na karcie społeczność. Natomiast później już z moją nieobecnością było bardzo różnie. Mianowicie dużo pracy wymagało ode mnie naprawienie pewnych rzeczy. Mianowicie nadrobienie gdzieś tam studiów i tego typu spraw. Zajęło mi to bardzo dużo czasu. Myślę, moi drodzy, że wyruszymy sobie... Kurde, nie wiem za bardzo, mam ochotę gdzieś pochodzić, żeby troszeczkę się jednak mimo wszystko rozgrzać i poopowiadać wam troszeczkę, co tam u mnie. Choroba spowodowała, to było zwykłe przeziębienie, ale jednak, spowodowała, że nie było mnie gdzieś tam tydzień na zajęciach i było sporo nadrabiania. Mniej więcej też tutaj się zgrało to, że po drodze było... Wszystkich Świętych, jakieś spotkania ze znajomymi, te sprawy. No, zajmowało mi to naprawdę bardzo dużo czasu. Tak naprawdę z rzeczy studiowych, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć, odgrzebałam się dopiero w tą niedzielę, co była. Tak konkretniej, tak naprawdę. Więc no, nie brzmi to chyba zbyt dobrze, prawda? No, tak mi się też wydaje, że nie brzmi to zbyt dobrze. Dużo czasu mi to zajęło, żeby doprowadzić to wszystko jakoś w miarę do życia i wszystkiego. Nie wiem za bardzo, gdzie ja idę i po co, ale no... Pomyślałam, że możemy się w sumie tutaj gdzieś przebiec. Tutaj w sumie moglibyśmy sobie poszaleć, pochodzić, ale może nie na aktualnym etapie gry. Mogłam się też do miasta ewentualnie ogarnąć, ale kontynuując temat, moje chęci do nagrywania były nikłe, ale to nawet nie chodzi o te chęci nagrywania, bo powiem wam tak, miałam jedną próbę podejścia do Risena, totalnie się zniechęciłam, bo okazało się, że za cholerę nie pamiętam sterowania tej gry i teraz też może być jeszcze z tym dosyć słabo. No nie gwarantuję wam tutaj gry sprzed miesiąca, czyli w miarę ogarniania czarów, ekwipunku, bronienia się i wszystkiego, bo naprawdę to u mnie aktualnie leży, jeżeli mam być szczera. No niestety leży. To jest akurat fakt. Także chciałam tutaj się przejść po terenach, które znamy i być może natrafić na coś. Tak czy inaczej, to też taka sprawa, że kompletnie wypadło mi z głowy sterowanie, ponieważ przez dłuższy czas, i to naprawdę długi czas, grałam sobie w moda do Gothica 2, konkretnie w Odyseję. I szczerze mówiąc, modyfikacja jest naprawdę zarąbista. Chciałam ją nawet nagrać na YouTubie, nawet nagrałam dla was pierwszy odcinek. Pech chciał, że... O kurde, ale to się narespiło dziadostwa. Pech chciał, że... Nagrał mi się czarny ekran, ponieważ nagle przechwytywanie postanowiło nie działać. Zapomniałam, że z tym gównem to trzeba No, ja jeszcze tak nie potrafię walczyć tak jak wcześniej. Za wolno troszeczkę poruszam bronią. Przestań mnie dziobać, dziadoś, twoje jedno wielkie dziadostwo. Tak, no, odzwyczaiłam się od systemu tutaj Risenowego, ale pomyślałam sobie, że kurde mać.
nie warto tej serii przerywać. Mianowicie, no, chodziły mi po głowie takie właśnie jakieś rzeczy, żeby tą serię przerwać, bo, no nie powiem, trochę mi się nie chce jej nagrywać, ale kurde, może fajnie by było, gdyby się udało, a może się uda nawet, skończyć ją do końca roku i wtedy po nowym roku możemy sobie poszaleć. Prawda? No jakby nikt nie każe nam tutaj, też nie wiadomo jak się z tym spieszyć i w ogóle. Dlatego też dzisiaj możemy robić takie rzeczy, takie sobie mogłabym powiedzieć. Szczególnie, że ja się już troszeczkę zgubiłam. Okej, jesteśmy tutaj. Idziemy do wulkanicznej, w sumie tam w górę. Tu idziemy tutaj. Czy nam się to opłaca, czy nie? Nie wiem, chyba tak. Kurde, naprawdę, ja nawet nie wiem, co ja mam Nie, nie opłaca nam się to. Ja nawet nie wiem, co ja mam wam powiedzieć, bo po prostu sama jestem zagubiona. I ciężko będzie mi się teraz troszeczkę na samym początku na pewno tutaj wgryźć w kwestię nagrywania odcinków i wszystkiego. Jakaś tam pasja też na pewno no, nie jest taka, jak była. Na takim samym etapie, prawda? No, ale trudno, no bywa i tak. Zobaczymy, co nam się uda z tym ugrać. Przynajmniej zapamiętałam sobie, na którym jest zapis gry i wczyt gry. To już jest jakiś plus, że przynajmniej to pamiętam. No, no i co? Nie wiem co. Zgubiłam wątek. Bardzo miło, naprawdę. Tu byliśmy, to było to wielkie bydle. Czy ja dobrze... W ogóle gdzie ja chodzę? Co ja robię? Aha, bo to jest przejście tam jakby... Dobra. Ja się też zastanawiam, co my dzisiaj możemy robić. Też, żeby się za bardzo nie przeciążyć mózgowo, jeżeli chodzi o przeciwników i tego typu sprawy. Tu jest miasto. Ale my się chyba przejdziemy tutaj jednak. Byliśmy bardzo blisko jednego miejsca i chyba bym tam jednak sobie wróciła. Nie wiem, troszeczkę dzisiaj tak eksperymentowo też będziemy chodzić. Ojej, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. No i tak. A jakbyśmy poszli tutaj na wprost? To jest jaskinia właśnie prowadząca tam, gdzie jest jeden z dysków. Kurde, troszeczkę się boję iść po ten dysk. Chyba słusznie. No nie wiem, nie wiem. Nie podoba mi się to troszkę. Siema. Jupi. Dobra, na szczęście widzę, że ze mną nie jest źle. Najwyżej zaraz dostanę w łeb, ale chcę z tego... A, bo to jest jeszcze jeden wódz, czy co to się dzieje? Nie, zwykły gnomiszcz. No stój w miejscu. Sio. Dobra, może nie będziemy tego smażyć, nie chce mi się. Aha, dobra, tutaj jesteśmy... Są wilki, troszeczkę zwariowane, z tego co widzę. Tam jest jaskinia, czy to jest ta jaskinia, co myślę? Tak jest. Kurde, nie wiem, boję się troszeczkę, no. A, tu jest to, cholerstwo. Dobra, no to jakoś musimy sobie z tym poradzić, co? No, pomału takie wdrażanie się na nowo, co ty robisz, kobieto? F8 proszę zrobić. Dobra, to są czarne wilki. Ach.
Trafiaj, chłopie. Ej, no co jest? Wy nie potrafiłyście tak atakować kiedyś. Masakra. Dobra, na szczęście jakoś sobie radzę pomalutku do przodu. Tu nawet ominęłam grzybka jakiegoś po drodze. Jak tak można? Dobra. Na tamto paskudztwo przydałaby mi się na pewno mana. Dzień dobry, cześć i czołem. Oj, za dużo. Dawaj, co masz. A tędy ta droga gdzie prowadzi? Jest jakiś most, nie wiem czy to dobrze. Aha. No nie wiem, nie byliśmy tutaj, możemy się przejść, wydaje mi się. Okej, dzik obok gnoma to troszeczkę dziwne połączenie, wydaje mi się. Najwyżej tego gnoma sobie sprzątnę. Gdzie ten gnom? Po drugiej stronie mostu, czy gdzie? Ej no. Moglibyśmy przysmażyć takiego gnoma w sumie. W sumie fajne, dostają obrażenia. Ty, no nie tańcz. Dobra, wybaczcie, jeżeli ja będę dzisiaj taka jeszcze melancholijna, maybe. Może tak by to ująć. Myślę, że to jest dobre stwierdzenie. Ale na pewno będę, bo jestem nierozgrzana i nie pamiętam kompletnie nic z tej gry. Nie no, dobra, coś tam pamiętam. Wiem jakby co robiliśmy i co tutaj przed nami jeszcze do zrobienia. Tylko jest z tymi rzeczami też różnie. Dobra, na żądło szczury to możemy sobie z buta wjechać. Kurwa, ja nie mam się bić tą bronią. Przestań mnie kłuć. Zapomniałam, jak to jest z tym wyczuciem, wiecie? Po prostu. Nie mam już tego wyczucia klikania. To jest strasznie dziwne, ale go nie mam. Ta droga mi się troszeczkę nie podoba. Chociaż śmiem twierdzić, że tutaj gdzieś będziemy mieli kolejnego władcę, nie? I być może kolejny pierścień wasalny. Jak najbardziej. Tak to się tutaj widzę prezentuje. Napijmy się takiej większej mikstury. Many na razie powinno mi starczyć. A może taką lodóweczką byśmy go przysmażyli tutaj. Dobrze, no mana, rozumiem. To skoro no mana, to może byśmy sobie dali taką setę. Chyba to nie jest głupi pomysł. Ja cały czas wychodzę do menu, bo wiecie, to jest takie przyzwyczajenie głupie z Gothica, że po prostu nie mam quick save'ów, nie? I muszę wejść do menu, żeby zapisać. To jest takie gówniane, ale to się zdarza. Dobra. Będziemy mieli tam szkielety, są jak najbardziej, ale są też gnomy. I te gnomy mogą mieć paczuszki dla mnie. Chociaż ja sobie zdaję sprawę z tego... Czemu nie trafiam? Oj, niedobrze. Trzeba się wymanić trochę. Ojej, dobra. Robimy dalej odwrót. Mam nadzieję, że mi tamte ciałka nie znikną tamtych goblinów. No, strzelaj, chłopie.
Masakra, wam powiem. Najgorsze jest to, że też mi się mana kończy. Zapomniałam sobie, żeby się wybrać po więcej many. No ale to już niestety. Być może tutaj nam tej many jeszcze wystarczy na zabawę. Jeśli nie, to wybędziemy sobie stąd. Te ciałka już mi zniknęły? Nie, na szczęście są tutaj. Kolejna torba. Aha, bo tu jest goblin na goblinie. Przez chwilę to wyglądało bardzo... Nie, zaraz, to nie jest goblin na goblinie. To wygląda w cholerę creepy. A tutaj coś jest? Czy co? Tu nic nie ma? Ja w ogóle zapomniałam o tym, żeby sobie z tą telekineską chodzić, bo po co mi? Dobra, wydaje mi się, że tam będzie gościu na górze. Tu raczej nie będzie dużo szkieletów. Okej, oczywiście będziemy łamać wytrychy, bo czasami moje wyczucie jest naprawdę bardzo słabe. Przynajmniej mamy miksturkę many. To już jest jakiś plus, naprawdę duży nawet. Muszę przestać wychodzić do menu. Dajcie znać w ogóle. Co sądzicie? O nie, szkielecik mi spadł. O nie, siema. Dajcie znać. No to super. Czy wy to słyszeliście? Czy ten nieumarły władca wydał z siebie okrzyk tak jak człowiek? Czy mi się śniło? Czwarty pierścień wasalny. Nie mam manę. No 200 nie będę stosować, no. Mam równe 100 many, także. 250 chyba wjadą. I powinno być dobrze. Jak my stoimy z czasem? Jesteśmy w połowie odcinka, nie najgorzej. Moi drodzy, naprawdę dajcie mi znać, co sądzicie o tym pomyśle, żeby zrobić serię właśnie z takiej gierki. Tutaj, tak jak Odyseja. Bo gra jest naprawdę długa, ona jest na 200 godzin fabularnych, gdzieś tak. Co to miało być? Co ja klikłam, że coś dostałam? Nie rozumiem. O kurde, to mogłam spanko zrobić i cebulę największą pouprawiać, jaką się da. I zaoszczędzić many troszkę. Mikstura magii. Czy to daje stałe punkty do many? Czy mi się śni? O kurde, dawaj to. Korzeń leczniczy. W ogóle też mieliśmy koronę bohatera, jakbyście tam nie zauważyli, czy coś. O, ładnie. Ładnie zaczęłam z tym kufrem. Job well done. Git, git. Grzyb many, super, mały bursztyn, okej. Okay. Fajnie. Myślę, że udamy się do miasta, żeby kupić mikstury, ponieważ mam dosyć dużo złota, a tutaj jednak faktycznie umieramy, nie? I żeby iść gdzieś dalej na jakąś wyprawę, to by się jednak przydały do tego surowce. Prawda? No też tak uważam. Dajcie znać, w ogóle ja już bardzo tęskniłam za Gothiciem. To był ten moment, kiedy byłam chora i po prostu grałam w niego z tego, co widziałam według statystyk. Wiecie, wiadomo, czasami gra gdzieś tam chodziła w tle, jednak, bo ten czas się nalicza, mimo że jesteśmy w menu głównym, co jest troszeczkę głupie. Ale no, Steam tego nie rozróżnia, że tak powiem. I właśnie tak bywało. No to tutaj w tym geście było po prostu tak, że... Gdzie jest ten typo? Ej, Leonardo! Fajnie, że otworzyłam mu te drzwi i teraz on tutaj siedzi zamiast mnie, no nie? Dobra, kupmy sobie setki. Czy tu się da kupować wszystko? Da się. I te malutkie. I myślę, że na razie to będzie wszystko. Chyba nie potrzebuję tych dużych. Przepis by się przydał. Może, chociaż jeszcze może nie. To nam na razie powinno wystarczyć na dłuższy czas. Nie, proszę. O Jezu, dobrze, że tutaj się nie dzieją takie rzeczy jak w Gothiku. Że się dialogi bagują. Dobra, to co? Wracamy tam. Skąd przyszliśmy.
jak ja stoję? Mam 10 punktów nauki. Czy ja mogłabym dalej rozwijać kryształ? Bardzo dobre pytanie, nie pamiętam, niestety. A ty mnie nie nauczysz alchemii na trzecim poziomie, prawda? Nie, to chyba się musimy u Eldrika prędzej nauczyć, u druida. A czy ja mogę zrobić sobie... O kurde, mogę, dawaj te duże rób. Teraz już będziemy niezwyciężeni, nie? Już dawno powinnam to zrobić. Looks good. Dobra, okej, już nie zrobimy, bo nie mam żadnych składników. Super, to rzucimy sobie jeszcze na pasek te większe, ponieważ jednak już teraz mam tej many też na tyle, żeby te większe się przydały. Mamy też te inne kryształy, ale w sumie ja z nich na razie nie korzystam, więc moglibyśmy je w sumie tutaj wyrzucić stąd. Wziąć sobie miksturki many zamiast tego, a te kryształy gdzieś tutaj na koniec sobie właśnie rzucić. I teraz tak, teleporter, tak? Teleport, gdzie my to mamy? Do miasta, do wulkanicznej, tylko że tutaj to mi się nie opłaca, tak? Gdzie my jesteśmy na mapie? No tutaj, jesteśmy w mieście, to już wypadałoby stąd wyjść bramą. Tamtą drugą, po drugiej stronie. I się przez las cofnąć. To miałoby więcej sensu. No i zobaczymy, jak to tutaj nam wszystko zadziała. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Oh, no. Także zastanówcie się. Też może macie jakąś propozycję, jeżeli chodzi o modyfikacje. Ja jeszcze bardzo też solidnie myślałam o Velai, o historii wojowniczki. Też bardzo fajny mod w sumie. Z życia złodzieja też jest bardzo fajnym modem. Piratenleben, czyli tam z życia pirata, czy tam pirackie życie może bardziej, Piratenleben. No, także jest tego od cholery. Odyseja jest o tyle fajna, że mamy tutaj od razu kontynuowaną fabułę po Gothiku 2. Po tym jak Bezimienny wypłynął na kontynent i później też jesteśmy na kontynencie, tylko troszeczkę to wszystko wygląda w innym stylu jest, prawda? Ale jest Nordmar, jest Warant, jest nawet Myrtana, także no, powiem wam, że nieźle. Pozwól mi przejść, jesteśmy tutaj na zadaniu od Inkwizytora. Nie wiem, czy mogłam się nauczyć kryształu. Jeżeli tak, to troszeczkę spieprzyłam, bo mogłam iść sobie do tego. Czy ja tędy przejdę i nie umrę? Dobre pytanie. Nie wiem. W teorii moglibyśmy iść po ten dysk. Gdzie jest ten Geiger? Giger? Nie no, nie Giger. Geiger. Tak się to chyba wymawia. I to nie byłoby wcale głupie. Tylko nie wiem, czy dam sobie radę z tym dziadostwem, które tam jest. Bo tam jest coś na kształt popiołaka, a z tego co pamiętam, popiołaka już testowaliśmy i to było najgorsze, co mogłam zrobić w swoim żywocie. Dobra, miasto, tam byłam. Dobra, tutaj są te ćmy, w sumie mogłabym się ich pozbyć, bo mnie denerwują trochę. Jednak to są jakieś tam punkty doświadczenia, prawda? Tylko fajnie by było... celniej strzelać. Wiecie, co ja mogłam sobie dać? W manę. Ojej, nic nie widzę. Okej, jasne. Mogłabym dać sobie w manę. Tylko, że jak już tutaj wyszłam, to już mi się nie chce troszeczkę wracać. Znaczy, ja wiem, że to jest jednak inwestycja w przyszłość, że tak się wyrażę. Tam nie idziemy do lasu. Broń Boże. Przejdziemy się tędy. Okej, czyli kolejny pierścionek mamy z głowy. Jeszcze zostały dwa miejsca. Jedno na pewno wiem, gdzie jest, ponieważ już je widzieliśmy nawet. Nawet już je widzieliśmy, tak, to prawda.
Znaczy mi się tak przynajmniej wydaje, że tam będzie pierścień wasalny, bo tam było za dużo szkieletów, żeby nie było. Wiecie, co mnie wkurza? Że nie można strzelać, jak się chodzi. Na mój gust się powinno dać takie rzeczy robić. To jest moje takie osobiste zdanie, ale uważam, że powinno się dać. No to jak nazwiemy ten odcinek? No nie wiem, myślę, że w drodze do tej wyspy właśnie gnomów, bo wydaje mi się, że tutaj powinniśmy najpierw się udać. Jest też świątynia na dole i to też nie byłoby głupie, żeby iść do świątyni. Wschodnie wybrzeże. Tutaj może byśmy... Tu jest grzybek, jagody. Tutaj bym się jeszcze przeszła, bo widzę, że tu sporo roślin mnie ominęło. Moglibyśmy też iść do tego Robarta i oddać mu te zioła. Mam ich chyba dużo. Tutaj są jacyś martwi ludzie. Nie podoba mi się troszeczkę to. Jest też kufer. Tak jak czułam, będzie zamknięty. Zauważyłam, że zaczynanie w tej grze od prawego jest karane. Nie no, nie wiem, czy tak naprawdę jest, ale zawsze jak zaczynam od prawej strony, to praktycznie nigdy nie trafiam w to, żeby otworzyć kufer, nie? Żeby w ogóle zacząć go otwierać. To jest dosyć ciekawe, prawda? Dobra, mam nadzieję, że tam niczego większego nie ominęłam. Ewentualnie moglibyśmy zejść na dół w stronę właśnie tego. Jak to się nazywa, jejku? Dobra, to są gnomy. Ale w sumie... Siema. Dobra, poczekajcie chwilę. Może się nawet dzisiaj uda te torby na narzędzia uzbierać. Mi została jedna torba. Tutaj są jeszcze te bronie z nich. Moglibyśmy też to w sumie pozbierać. Chociaż nie. To dziwne też było. Tak jakby mi tych broni nie wypluły? No i dobra, sprawdzimy. Nie no, teraz zaczęłam od lewej i nagle kurwa działa, nie? Ach. Ile ja mam wytrychów? Nie wiem. Mam wrażenie, że tylko non stop je łamię. A niczego nie otwieram. Dobra, tam jest chyba dalsze przejście. Chyba na pewno. Tu możemy jeszcze telekinezę sobie wyciągnąć, ale... Raczej tutaj nie będzie cudów. Wschodnie wybrzeże. Będzie więcej gnomów, podejrzewam, za chwilę. O, cześć! Czemu nie trafiam czasami w te szkielety? To jest takie useless. Co jest? Niedobrze. Ała, no kurde, one są tak blisko? Co jest? Może tutaj będzie pierścionek jeszcze jeden? Nie wiem. Powiem szczerze, że się nie spodziewałam tutaj takiej ekipy. Halo? Przepraszam bardzo. A jednak! Co jest? No... Ja wiem, że to są jednak kupy kości, ale może bez przesady. No nie uwierzę w to, że wiecie co. Kurde, jeszcze jeden gnom by mi się przydał, to byśmy mogli oddać zadanie tam do kowala. Też by było naprawdę sympatycznie.
Kurczę, jak tak dalej. Czyli tam, jak jest tamta jaskinia, właśnie, to tam będzie chyba ostatni pierścień, jeżeli tutaj znajdę. A coś czuję, że znajdę tutaj. Coś mi tak wącha tutaj. Coś tak czuję, że znajdę. Wypadałoby się zapisać, może. Oj. No w co ty strzelasz, debilu? Lewitujący szkielet. Widzieliście kiedyś coś takiego? Ja też nie. Dobra. Nie, naprawdę muszę się rozgrzać. Mam nadzieję, że mi to idzie całkiem nieźle, ale dzisiaj mogę być jeszcze niedorobiona pod względem gadaniny. Okej. Nie, nie pij mikstury. Fuck my life, nie o to mi chodziło. Ty, tu jest patroskon normalnie już. Co jest? O kurczę. A on ma jeszcze jakąś obstawę? Ano ma. Zabij lorda. To fajnie, że zabiłam lorda. Nawet nie zdążyłam spojrzeć, co miał, bo się zagapiłam. Mogę sobie siąść? Nie mogę. Coś tu jest? Nie ma. On miał jakiś ciekawy czar. Tutaj z czaszką coś widziałam. Przywołanie szkieletu miał przy sobie na pewno. Aż muszę sobie potem zobaczyć na... Tarcza runiczna. Skąd ja to wzięłam? O kurde, ale... No dobra, spoko. To mamy chyba tytuł odcinka, co? Tak mi się wydaje. Ale on nie miał pierścionka, czyli to jest jeszcze tak jakby takie dodatkowe troszeczkę. Czyli mamy tak jakby, można by było powiedzieć, 7 miejsc, gdzie możemy znaleźć pierścienie. W ogóle jakby szkielety, nie? A tu jest ghoul. Po pierwsze, nic nie słyszała. O kurde. Zginę tutaj, jak spadnę. Idiota. Trzykrotnie zabiłeś się, spadając z wysokości. Możecie mi pogratulować. Wczytaj grę, szybki zapis. Kurde, ghoule tutaj są. I to aż 3. To bardzo niedobrze. Nie, może się nie zapisałam. Ale bieda. Ale przynajmniej będę widziała, co ten władca miał przy sobie. Aha, bo to z niego wypadła ta tarcza. Co ty masz? Stary dokument. Przynajmniej wiem, że jakaś notatka była. Proszę mi to dać. W ogóle mam sakiewki do otwarcia. Stary dokument. Where are you? Jeszcze jedna sakiewka. Stary dokument. Ostatnia deska ratunku. Pokaż mi kogoś, kto nigdy nie popełnił błędu. Ale wygląda na to, że moja pomyłka przypieczętuje mój los. Moja próba przejęcia kontroli nad pozostałymi władcami przy użyciu czarnej magii była jedynie częściowo udana. Duchy domagają się bowiem zapłaty. Czuję, że cena, jaką przyjdzie mi zapłacić, zniszczy mnie. Muszę odebrać im pierścień wasalny i ponownie do nich dołączyć. W przeciwnym razie ich klątwa prześladować mnie będzie po wieki. Patroskon. No to ciekawie. Dobra, tutaj na pewno nic nie było. Nie było. Od razu zapis robię. Tu się coś z teksturami dzieje, czy to ja mam coś z głową? Nie wiem. Kurde, nie dobrze, bo tam są gule na górze. Ale hej, dostaliśmy osiągnięcie. Cool, no nie? Gdzie jestem? No tak, to jest to przejście. Trzeba przez tą jaskinię się przedostać. I potem dopiero przez most. I tam widzę, że za mostem są ruiny. I tam mogą być kolejne szkielety w sumie. Nawet bym się nie zdziwiła, gdyby tam były. To ma nawet troszeczkę sensu. Jak my stoimy z czasem. No,
Trochę słabo. Przydałby mi się jeszcze ten gnom, to bym była zadowolona, bo byśmy skończyli questa. Tylko problem jest taki, że tam jest od cholery guli. O, cię chuj. Zaraz mi many braknie. Już tu są cztery gule. One mnie dojadą zaraz tutaj. Bij tego gula, matko kochana. I pij miksturę. No, ale nie blokuj mnie. Dobra. Dałam radę. Ale troszeczkę czuję się umierająca i mi się to bardzo nie podoba. Ile tam było guli? Chyba 5. Tutaj jest drugi. Tutaj jest drugi. No dobra. Zaraz policzymy. Trzeci gul. Ej, co? Tylko 3? Niemożliwe. Nie pasuje mi coś. Przysięgłabym, że było ich 5. Minimum 4. O, tutaj już wychodzimy. Tylko, że tu się jeszcze nam ta jaskinka ciągnie. Co my tu mamy? Aha, to jest tylko taki balkonik. Okej. A nie, tu możemy użyć lewitacji. Mam jakiś zwój? Pewnie nie mam. Lewitacja? Coś gdzieś? No nie, niestety nie mam. Muszę pamiętać, że tam mam do ogarnięcia sprawę jedną. Że tam możemy wejść i możemy to wszystko sprawdzić. Tam jest jakiś kufer. Tam może być coś ciekawego. Myślę, że jak będziemy w klasztorze, to sobie kupię runę. No, runę to nie, bo nie da rady runę. O kurde. Prawo. Nie. Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, prawo, prawo i 3 razy lewo. Co my tu mamy? Dużo sztuk złota, pierścień miecznika, lewitacja. Dobra, to nie muszę się wracać, w porządku. To mi nawet siedzi. To się bardzo cieszę, będziemy mogli to od razu ogarnąć. Także szybko tam przechodzimy. Jak to ogarnę, to wejdziemy sobie tam, wiecie gdzie. Dobra, F8 powinno wystarczyć. Lewitacja. Gdzie jest lewitacja? Lewitacja, halo. Dobra, mam cię. Stary, ale... O. Tylko, że nie mam zaś powrotnej lewitacji. Jak ja stąd wrócę? Może w tym kuferku też będzie lewitacja powrotna? Proszę. No nie ma. Jest amulet ochrony przed magią. Serio? Taki słaby drop w tym miejscu? Jak ja mam stąd zejść, żeby się nie zabić? Brzmi, nie da rady. Siema. Ej, przeżyłam. Chyba jestem idioto odporna. Nie wiem. Nie wiem, co ja zrobiłam, ale żyję. To bardzo miło. Wygląda na to, że tak fortunnie spadłam, że nic mi się nie stało. To naprawdę pocieszająca rzecz. Dobra, to myślę, że zaraz wyjdziemy. Jak się uda, to zgarniemy ostatnią torbę z narzędziami. Może jakiś tutaj gnom będzie miał ją przy sobie. Jak na razie to widzę ptaka. Możecie się nie ruszać. Co ten gul kurwa robi?
Te gule są głupie, bo ich nie stunuje w ogóle moje czarowanie. No nie wierzę w to po prostu. Noż, ty przestań mnie bić. Gul na wolności? W ogóle co to miało być? To też jakieś takie oszukane. Czwóreczka. Mamy jakieś jagody. Mamy też kufer. Otwieramy. Teraz całe moje gadanie od tego, że zawsze jak zaczynam od prawego, to nie działa. To teraz jest tak, że jak zaczynam od lewego, to też nie działa. Dobra, jakie to głupie, nie? Dobra, czwóreczka. Sprawdzamy, czy coś tu jest. Szukamy jakichś gnomów. Oby tutaj jakiś był. Mi się tak ucieszyła, a potrzeba już kończyć odcinek. Ja bym się bardzo ucieszyła, gdybyśmy jednak dostali tutaj prezent od życia. Dobra. Telekineza dalej. Nie widzę na razie żadnych przeciwników. Ale na wszelki wypadek się zapiszemy. Dobra. Nie widzę żadnych przeciwników. A co to kurde jest, co? Dziki dzik. Oj, kurde, jeszcze jeden. O cię cholera. Ja nie zauważyłam, wiecie? Kurde, niedobrze. Na razie nie widzę gnomów. O, jest kapelusz wróżki tutaj na przykład. Możliwe, że gnomy będą po drugiej stronie. No i wreszcie moja reguła zaczynania od lewego dała radę. Kurde, ale tu będzie lipa, jak my tam pójdziemy za ten most, wiecie? Ja już czuję umieranie. Ty, tu można zejść na dół. Ej, te drogi się łączą? Ej, tutaj ktoś się... A, bo my z Henrykiem możemy iść na tego, tylko że on go zabije pewnie. Ej, zaraz, gdzie ja jestem? Aha. A tutaj nie mieszka gdzieś właśnie Eldrick przypadkiem? Zaraz. Przeklęci to nie. Cyrus się spóźnia. Zadanie. Ej, no, jesteśmy po właściwej stronie. To my zamiast iść tam, to możemy lepiej iść tam. To ma, kurczę, sens. Tylko chcę sprawdzić, czy za mostem nie ma jakiegoś gnoma, który mi nie wydropi torby. Jest ich dużo. Siema. Ale się burza zrobiła klimatyczna. Ej, tu był jeszcze jeden gnom. Gdzie on jest? Halo. Halo, ciało i te sprawy. Zabiłam 3. Ej, to jest nie fair. No ale kurde, nie wydropił mi torby. A, bo tam na górze jest popiołak, zapomniałam. Tam może lepiej nie iść na razie. Powiem tak, na razie tu nie wchodzę. A, bo to tylko tam jest burza. Dobra, ma to sens, naprawdę. Znaczy, dobra, to ma sens z punktu widzenia atmosfery, że tylko w jednym miejscu może być burza, ale nie idę tam. Przejdziemy się w stronę Eldricka, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Myślę, że nam się uda tutaj załatwić parę spraw. Być może też znajdziemy właśnie jakieś gnomy kolejne. Widzę wilki. Jest trzęsienie ziemi. Nie wiem, czy to dobra, czy zła oznaka. Tak czy siak, dziękuję Wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że się cieszycie, że wróciłam po dłuższej przerwie. Ja też się w sumie cieszę. Mam nadzieję, że ten odcinek się nagrał i się nic nie wypierdzieliło, bo jak się wypierdzieliło, to naprawdę się chyba poszlachtam.
No i co, jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, lecę montować dla Was ten film i w kolejnym spróbujemy odnaleźć Cyrusa, a co za tym idzie, Eldrika. Trzymajcie się i cześć!